W niedzielę spotkaliśmy się pod magazynem na Grunwaldzkiej. Wtedy trwała zbiórka wśród mieszkańców Koszalina. Dziś można powiedzieć, to są efekty, między innymi efekty tej zbiórki. Dziś pierwszy transport wyjeżdża z Koszalina z pomocą humanitarną na Ukrainę do naszego miasta partnerskiego, do Iwano-Frankiwska. Dziś podziękowania kolejnym osobom, bo dzięki gościnności Buglo i pana, dzięki wsparciu pana prezesa udało się to wszystko zapakować w profesjonalny sposób. Dziękuję prezesowi, właścicielowi firmy transportowej, panu Piotrowi, za to, że zdecydował się nas wesprzeć w kwestii transportu i z tego co wiem, sam pojedzie na wschód z tym transportem. Dziękuję wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy nam pomagali i tym, którzy w dalszym ciągu pomagają, bo z jednej strony to są kolejne osoby, które napływają do Koszalina, przyjeżdżają do Koszalina, one są, im jest udzielana pomoc zarówno przez nas, ale też przez Caritas, przez Związek Ukraińców. Myślę, że niedługo będziemy musieli przejść już do tej drugiej fazy związanej z udzieleniem tej pomocy, z zabezpieczeniem, a dziś dziękuję wszystkim tym i pani Joasi, która tu dzielnie nam koordynuje wszystkich przedsiębiorców, cały koszaliński biznes, bo to nie tylko ta firma, ale też inne firmy, które zgłosiły gotowość wsparcia, czy to w postaci magazynu, czy to w postaci palet, kartonów. To jest wszystko niezbędne, niezwykle potrzebne. Ta pomoc, która jedzie, to nie jest tylko Koszalin, to jest również Kołobrzeg, Szczecinek, Drawsko-Pomorskie, Sławno i wiele innych samorządów, które również i sztabów, które tam zbierały pomoc i ta pomoc trafiła tutaj, więc wyjeżdża cały duży samochód. Mam nadzieję, że trafi do tych, którzy tej pomocy potrzebują, a wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I oczywiście to nie jest koniec. Będziemy jeszcze w tym tygodniu starali się przygotować drugi transport, który również pojedzie do naszego miasta partnerskiego. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Koszalina za to wsparcie, które cały czas trwa w magazynie na ulicy Grunwaldzkiej. Cały czas przychodzą mieszkańcy, cały czas przynoszą dary. W tym transporcie pojedzie to, co jest najbardziej potrzebne, to o czym mówiliśmy na spotkaniu w niedzielę, czyli przede wszystkim śpiwory, karimaty, sprzęt medyczny tej pierwszej pomocy, apteczki, nosze, koce termiczne, to co jest potrzebne do tam na miejscu ze względu na walki, które tam się toczą. Dzisiejsza pomoc, którą pan prezydent o niej wspomniał, to jest pomoc wielu ludzi, organizacji pozarządowych, ale też samorządów. I tutaj w tym miejscu też należałoby podziękować sztabom lokalnym, choćby w Kołobrzegu, pani prezydent Anni Mieczkowskiej, z Darłowa panu burmistrzowi Arkadiuszowi Klimowiczowi, Sławnie panu Krzysztofowi Frankenstein, burmistrzowi Sławna, organizacjom pozarządowym, strukturą Związku Ukraińców, które pomagały również w innych małych miejscowościach. Pomoc, która dzisiaj jedzie, to jest jedna z pierwszych pomocy. Ta pomoc cały czas jest kontynuowana w tych sztabach lokalnych. Z drugiej tej strony z Drawska Pomorskiego i Złocieńca wyjedzie kolejny tir z pomocą na dniach. Z Wałcza już 4 busy wyjechały, które pomagają i pojechały już na granicę, więc ta pomoc z tych 40 sztabów lokalnych z terenu Pomorza Środkowego jest realizowana. I tym wszystkim, którzy czynią to dobro i pomagają, chcielibyśmy bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Podziękować panu prezydentowi Piotrowi Jedlińskiemu, firmom, które dzisiaj, z firmy Buglo, z firmy ITS, Logistyk i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za tą pomoc i ofiarność. Z drugiej strony państwu też i mediom, którzy tak aktywnie promujecie akcję pomocy na rzecz wsparcia Ukrainy w tym trudnym czasie. Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony tylko chciałbym powiedzieć, że z przyjemnością zrobiliśmy to, co mogliśmy dla tej akcji i deklaruję, że z przyjemnością zrobimy dużo więcej, bo uważam, że dzisiaj to jest bardzo potrzebne, żeby każdy z nas tutaj się zaangażował w takim trudnym czasie i pomógł. Dziękuję bardzo. Każdy pomaga na tyle, ile może na swój sposób, więc ja jako przewoźnik drogowy nie widzę lepszego udziału niż po prostu to zawieść. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, tak jak od jakiegoś czasu pojawiły się informacje o tym, aby pewnych zdjęć nie publikować, tak mówimy, tir udaje się w kierunku wschodniej granicy i prosiłbym, żeby to na dzień dzisiejszy tak pozostało. My nie wiemy, jaka będzie sytuacja konwoi humanitarnych również po tej stronie. Mamy dużo doniesień chociażby o tym, że strzela się nawet do karetek, które przewożą radnych i ta wojna nie jest taka, jaką moglibyśmy sobie wymarzyć, a po prostu jest wojną. Tir jedzie na wschód Polski. W większości tak lub w bardzo dobrym stanie, z tym, że w tym transporcie nie ma dużo ubrań. Podjęliśmy taką decyzję, że pojadą głównie te rzeczy, które są najbardziej niezbędne dla zachowania życia, podtrzymania życia i możliwości przebywania w tych schronach czy piwnicach, które są po prostu, tak Ukraińcy w tej chwili spędzają noce generalnie tam właśnie. A jak jest Pan przygotowywanie tych darów mieszkańców? Czy są nowe? My je oczywiście sortujemy. Większość jest oczywiście nowa. Czasami zdarzają się rzeczy, które pozostaną na ten dzień. I też musi przed nami też jest oczywiście te decyzje związane z pozostawieniem części tych rzeczy dla tych, którzy przyjeżdżają, bo oni po prostu przyjeżdżają mając czasami walizkę, a czasami będąc w tym, w czym przekroczyli granicę, nie mają po prostu ze sobą nic. Mamy takie osoby w Koszalinie, które przyjechały, tak jak stały, tak trafiły do Koszalina, więc część tej pomocy zostanie spożytkowana tutaj, a część trafi na Ukrainę. No i trzeba też brać pod uwagę, że większość jednak osób, która przyjeżdża, w zasadzie to jest praktycznie 100% w tej chwili, która przyjeżdża do Koszalina i tu do naszego regionu i w ogóle do Polski, to są przede wszystkim kobiety z dziećmi, osoby, czasami osoby starsze, ale przede wszystkim to są kobiety i dzieci, więc większość tych rzeczy pozostanie tutaj w Koszalinie, bo w jakiś sposób musimy im pomóc. Oni tak de facto na rodzinę mają praktycznie jedną walizkę, rzadko kiedy więcej. W tej chwili prosimy o te rzeczy, które są wymienione na naszej stronie, tak żeby nie mieć problemów z komunikacją. Tam są wymienione te rzeczy, które są najbardziej potrzebne. Prosiliśmy o to, aby tych ubrań na razie, z racji tego, że musimy po prostu je w jakiś sposób połączyć w komplety, zgodnie z rozmiarami, bo różnie to po prostu trafiło w różnym stanie do nas, więc my je segregujemy i układamy. Na razie ubrań nie poza dziecięcymi, które jadą między innymi tym transportem, ale przede wszystkim śpiwory, karimaty, koce, opatrunki medyczne, proste leki, zaznaczam proste, typu paracetamol, syropy, tego typu rzeczy. Nie podejmujemy się przekazania innych, bo wiadomo, że one są, jedne są dopuszczone, drugie nie są dopuszczone. To jest też kwestia transportu. Niektóre po prostu nie dojadą na Ukrainę, tak jak chociażby insulina. No nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że ona natychmiast trafi i będzie przewożona w takich warunkach, jakie są potrzebne. To są rzeczy związane z tym, że nie ma tam elektryczności, więc latarki, baterie, powerbanki, różnego rodzaju tego typu sprzęt, agregatorów mamy dosyć sporo, ale myślę, że jeśli nie w Iwano-Frankiwsku, to gdzieś obok na pewno też się przyda. Jeśli będą jakieś doprecyzowania, bo my jesteśmy oczywiście w kontakcie, jeśli będą jakieś dodatkowe potrzeby, będziemy natychmiast o tym oczywiście mówić. Generalnie to jest ten spis, który jest na naszej stronie internetowej w zakładce Pomoc dla Ukrainy. Ja pytałam, czy mamy jakieś szacunki na temat osób, Musimy uporządkować pewne rzeczy, bo część osób odprawia się w cudzysłowie na granicy, czyli zgłasza to, że jedzie do Koszalina. Część osób podejmuje decyzję na granicy, część po prostu wsiada do samochodu i jedzie. Można powiedzieć, że w Koszalinie są trzy organizacje, które niejako tym się zajmują. Z jednej strony jesteśmy oczywiście my i to są te wszystkie osoby, które są zgłaszane do wojewody
i to jest 30 kilka osób, ale to ja bym się nie przywiązywał do tych liczb. Jest grupa, którą zajmował się Caritas, ale w tej chwili jeszcze nie wiem, bo część tej grupy została przemieszczona do Kołobrzegu z racji tego, że to była grupa z domu dziecka i ona została przeniesiona do Kołobrzegu w całości. Łatwiej było tam ich po prostu zakwaterować. Część pozostała w Koszalinie i są oczywiście osoby, i to jest największa grupa, czyli te, które w jakiś sposób przeszły przez Związek Ukraińców albo bezpośrednio trafiły do swoich rodzin. I tu mamy, nie ukrywam, swego rodzaju problem, no bo te przepisy prawne nie zostały jeszcze zmienione, więc w jakiś sposób musimy też przynajmniej oszacować, myślę, że łącznie około 300 osób już w tej chwili jest w Koszalinie. Tak możemy odpowiedzialnie powiedzieć, a myślę, że jeśli dzisiaj czytałem, że w samym Przemyślu jest większa grupa Ukraińców niż mieszkańców Koszaliny, niż mieszkańców Przemyśla, to no z racji chociażby warunków sanitarnych te osoby będą już przewożone przez siłami wojewodów, będą przewożone do innych miejscowości, do innych województw, bo tam po prostu już nie ma metra kwadratowego miejsca. I jest też kwestia tego typu, że to są też różne obszary jakby ucieczki, bo jest ucieczka do rodziny, jest ucieczka do przyjaciół, ale są też osoby, które chciałyby w zasadzie chyba zostać na granicy i czekać, aż się wojna skończy i natychmiast wrócić z powrotem do siebie, więc dlatego na początku mówiąc, to jest ten pierwszy transport. Mamy już te doświadczenia zebrane, jak to pakować, jak to przygotować, a przed nami powoli, myślę, że początek przyszłego tygodnia to już druga faza tej operacji, którą koordynuje samorząd koszaliński. To jest sprawa tego dnia po, czyli w momencie, kiedy te osoby odpoczną, dojdą troszeczkę do siebie i w tym momencie będziemy musieli już jakby zająć się tą drugą stroną organizacji, czyli tego pobytu. Nie wiemy, ile on potrwa, może potrwać kilka tygodni, może kilka miesięcy, a mogą być to też lata. Nie wiemy, ile potrwa ten konflikt i nie wiemy, kiedy oni będą mogli i chcieli wrócić do siebie. Uważaj, bo to jest spadek.